Rozdział czwarty. Dalsze dzieje osad. Ojej, wejdź, wejdź! Cieszę się, że zjawiłeś się wcześniej. Zapowiada się paskudna pogoda. Wiatr nieźle daje w kość, nawet ja to czuję. Możliwe, że za kilka godzin nadejdzie śnieżyca. Rozgość się. Odkąd cię nie było, rozpalałem ogień co noc. Chociaż gdybym miał przynajmniej trochę rozumu, martwiłbym się tym tylko podczas zamieci. Nie do końca rozumiem dlaczego, ale taka pogoda utrzymuje się odkąd ostatnia grupka próbowała tu zamieszkać. Coś jak miejscowa wersja przyjęcia powitalnego. Rany. Trudno sobie przypomnieć, kiedy pojawiła się ostatnia osada. Kiedy to było, Trish? Lata 70., 80. XIX wieku? Któreś z tych? Musiałbym sprawdzić, by mieć pewność. Nie martw się, dojdziemy do tego we właściwym czasie. Za to dzisiaj przeskoczymy o kilka lat do przodu, abym mógł opowiedzieć ci o piątej osadzie i o tym, czego mój brat dowiedział się w górach. Nie, niestety wrócił po przybyciu uchodźców, ale myślę, że będziesz zadowolony z tej historii. Powinna dostarczyć ci odpowiedzi na kilka kolejnych pytań czysto technicznych, za którymi tak przepadasz. Absolutnie nie. Nie musisz się martwić o mamę Trish. Kilka dni temu Gail starła się z kilkoma obozowiczami. Będzie to odsypiać jeszcze przez jakiś czas. Spać nie w sensie, w jakim ty to rozumiesz, ale całkiem podobnie. Aha, póki pamiętam. Oto twoja bateria. Nie wiem, jak ci dziękować za podładowanie telefonu. Przyniosłeś nam jeszcze jedną? Jesteś najprawdziwszym przyjacielem. Cóż, jeśli już się rozgościłeś, to możemy zaczynać. Maja 1679 rok. Niewiele napisałem w przeciągu ostatnich 2 lat, co nie wywołałoby poczucia senności. Teraz żałuję, że narzekałem. Często miałem pretensje o bezczynność, jakby nowi osadnicy w jakiś sposób usprawiedliwiali nieobecność mojego brata. Gdybym nie był tak pochłonięty żądzą zapełnienia tego dziennika nowymi informacjami, byłby tu z nami. Czasami śni mi się, że James bezpiecznie powrócił, że jego podróż zakończyła się sukcesem. Innym razem powracają jego zwłoki, a niegdyś ujarzmione zło rozprzestrzenia się za rzeką, pożerając nas wszystkich. Jak długo można nosić w sercu nadzieję, zanim nadejdzie czas, by ruszyć dalej? Czy powinniśmy ryzykować życie kolejnych osób, wysyłając drugą grupę na poszukiwanie tej pierwszej? Wstyd mi się przyznać, jaką ulgę przynosi mi to, że decyzja nie spoczywa na moich barkach. Lecz pozostaje fakt, że coś musi być zrobione. Dziś rano mała grupa wyczerpanych podróżnych zawędrowała do naszej wioski. Wyglądali na zdruzgotanych. Ich ubrania były podarte. Nie mieli przy sobie żadnych zapasów i od wielu dni nie jedli. Tak się złożyło, że kiedy rozmawiałem z Timem, byliśmy pierwszymi, którzy ich powitali. Zaoferowaliśmy wygłodzonym mężczyznom posiłek dla przerwania ich postu i wysłuchaliśmy opowieści. 3 tygodnie temu ich wioska została doszczętnie spalona przez zbrojny oddział Komanczów. Ocaleni podążali wzdłuż rzeki, szukając bezpiecznego miejsca na rozpoczęcie odbudowy. Wczoraj odkryli opuszczoną osadę nad jeziorami Lamentu i uznali ją za dar od Boga. Mężczyźni, na których się natknęliśmy, przeszukiwali okoliczne tereny
aż odkryli nasze miasto. Mój brat i ja zaczęliśmy gorączkowo tłumaczyć, dlaczego nierozsądnym jest tam pozostać. Obawiam się, że wyszliśmy tylko na wariatów. Po zaoferowaniu żywności, którą mogliby zanieść swoim ludziom, czekali, aż zbiorę zapasy. Znosząc wszelkie przydatne przedmioty, które moglibyśmy odstąpić, zachęcałem innych do powitania przybyszów i podzielenia się z nimi własnymi opowieściami. Niestety, tylko pogorszyłem sytuację, ponieważ po moim powrocie już ich nie było. Gdy tylko zobaczyli naszych smaglejszych mieszkańców, nazwali nas głupcami i odeszli bez dalszej zwłoki. Ich pożegnalne komentarze wyrażały pragnienie, byśmy wypili piwo, które naważyliśmy po zaufaniu samemu diabłu. Nie sposób nie docenić poetyckiej ironii ich słów. Nie powinniśmy winić podróżnych za ich strach. Nie jestem w stanie pojąć, jak to jest patrzeć, jak twój dom płonie, a twoi ludzie umierają wokół ciebie. Ale jeśli nie zważą na nasze ostrzeżenia, obawiam się, że będą skazani na podzielenie tego samego losu. Tim nakazał wypełnić wozy zapasami, a o świcie rozpoczniemy mozolną przeprawę przez rzekę. Doktor Gordon i Eric Newman będą nam towarzyszyć. Być może po opatrzeniu ran i napełnieniu brzuchów będą bardziej skłonni do rozmowy. Przy odrobinie szczęścia jutrzejszym wpisem udokumentuję nasz sukces. 11 maja 1679 rok. Nie wiem, dlaczego miałem nadzieję przemówić zdesperowanym ludziom do rozsądku. Chętnie przyjęli nasze dary, ale nie byli skłonni z nami rozmawiać. Zebraliśmy się w kościele, gdzie mogliśmy zwrócić się do ludzi, podczas gdy doktor Gordon zajmował się rannymi. Rany okazały się niegroźne. Ci z poważnymi obrażeniami zginęli w ciągu pierwszych kilku dni podróży. Pomimo tego lekarz pracował w wolnym tempie, dając nam więcej czasu na omówienie zagrożenia, w którym się znaleźli. Mężczyźni, którzy wydawali się być liderami, zostali na czas trwania naszej wizyty, aktywnie uczestnicząc w debacie. Inni przychodzili i odchodzili na zmianę, nigdy nie zabierając głosu. Szybko stało się jasne, że chcieli ukryć przed nami swoją faktyczną liczebność. Początkowo argumentowano, że nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia ze strony naszych własnych ludzi i zaproszono nas do przyłączenia się do nich. Rozmowy się toczyły, dopóki wszyscy ranni nie zostali opatrzeni. Kiedy już zbieraliśmy się do wyjścia, zauważyliśmy wątłego, młodego chłopaka skrytego w kącie. Kilku mężczyzn krzyknęło do chłopca, by ten odszedł, ale po naszych nieustających prośbach pozwolili go zbadać. Podczas gdy wszyscy cierpieli z powodu wczesnych oznak wygłodzenia, wyrostek Daniel był praktycznie samymi kośćmi. Oczywiste jest, że znajdował się w takim stanie znacznie dłużej niż 3 tygodnie. Po nieudzieleniu odpowiedzi na pytania lekarza, siwowłosy mężczyzna o imieniu Frederick Barnes wyjaśnił, że dziecko jest niemą sierotą, którą opiekuje się od czasu śmierci jego rodziców 2 lata temu. Zaoferował chłopca jako zapłatę za wóz z towarami, twierdząc, że jest silniejszy niż na to wygląda. Na szczęście udało mi się utrzymać język za zębami, gdy Tim przyjął tę propozycję, nie okazując obrzydzenia. Kiedy stało się jasne, że żadna ze stron nie przystanie na propozycję tej drugiej, zniechęceni wróciliśmy do domu. Przed wyjazdem daliśmy do zrozumienia, że są mile widziani, jeśli przestaną się wahać. Ale nasze obawy trafiły w próżnię. Ile minie czasu, zanim znów dojdzie do śmierci? Skąd będziemy wiedzieć, że nastąpiły? Widać czarno na białym,
że nie pochwalają pomysłu przyjaźni z nami. Możemy mieć tylko nadzieję, że gdy zajdzie taka potrzeba, duma nie powstrzyma ich przed zwróceniem się o pomoc. Chociaż po rozmowie z Danielem nie czuję wyrzutów sumienia, głośno życząc sobie, by niektórzy mężczyźni nie dotarli do Jamestown. W drodze do domu podzieliliśmy się z chłopakiem naszym lunchem. Poza liczeniem na złagodzenie jego strachu, lekarz powiedział, że musi pilnie przybrać na wadze. Daniel spoglądał na nas podejrzliwie, gdy jadł. Było jasne, że rozumie nasze słowa i uważnie nas słucha. Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy chłopiec, którego uważaliśmy za niemowę, wykazał się zdolnością mowy, której nawet ja mu zazdroszczę. Gdy chłopiec miał zaledwie 8 lat, choroba spustoszyła ich wioskę 2 lata temu. Jego rodzice byli jednymi z pierwszych, którzy zmarli. Na krótko przygarnął go okrutny wuj. To wtedy nauczył się, że lepiej jest być uważanym za niemego, niż ryzykować wypowiadaniem słów, za które grozi lanie. 3 miesiące później wujek został zabity przez człowieka, u którego miał duży dług. Odtąd dziecko zaczęło żyć w lesie. Kiedy nie miał już wyjścia, w zamian za jedzenie podejmował prace dorywcze. Lecz nie był traktowany życzliwie. W dniu, w którym przybyli Comanche, Daniel ukrywał się na drzewie przed wściekłym farmerem. Zobaczył nadciągającą znad horyzontu liczną grupę, nie wiedząc, kim są, ani jaki mogą mieć cel. W miarę gdy się zbliżali, zafascynowały go ich umalowane twarze i to, w jaki sposób się poruszali, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Kiedy mężczyźni niemal znaleźli się w zasięgu wzroku mieszkańców wioski, pokładli się na brzuchach. W jednej chwili nie pozostało po nich nic poza polem wysokiej trawy. Dopiero gdy przeczołgali się obok kryjówki Daniela, zrozumiał, że ich zamiary były złowrogie. Jego fascynacja przerodziła się w strach, gdy obserwował, jak obcy bezgłośnie rozpraszają się po wiosce, jak cienie. W domy wbijały się płonące strzały, a niebo spowijał czarny dym. Opisywał krzyki jako zwierzęce. I chociaż mężczyźni umierali szybko, wciąż jest zbyt młody, by wiedzieć, dlaczego kobiety cierpiały o wiele dłużej lub dlaczego później skalpy były usuwane. Nawet jako świadek odejścia Comanche'ów, Daniel był zbyt przerażony, by zejść z drzewa. Uczynił to dopiero następnego ranka, gdy inni ocaleni wyłonili się z lasu. Niewiele dało się odratować, a ci, których rodzina nie przeżyła, pozostali bez pochówku. Mieszkańcy wioski wyruszyli na poszukiwanie nowej ziemi. Chłopiec podążał za nimi w odległości przez pierwsze 2 dni, obawiając się, że zostanie porzucony. Zamiast tego zmuszono go do pracy i ponownie zaczęto bić. Nie podzieliłem się swoimi przypuszczeniami, że mógł być przetrzymywany w bardziej złowieszczych celach. Jestem pewien, że moi towarzysze myśleli podobnie. Gordon zaadoptował chłopca, chcąc doglądać stan jego zdrowia. Syn doktora nie przeżył okresu niemowlęcego, a jego żona nigdy więcej nie zaszła w ciążę. Świadomość, że stworzył wspaniałą rodzinę, rozgrzewa moje serce. Wielu było wściekłych po naszym powrocie, gdy dowiedzieli się o wynikach naszego nieudanego przedsięwzięcia. Niektórzy popierają zastosowanie drastycznych środków, twierdząc, że jeśli to konieczne, powinniśmy pozbyć się przybyszów siłą. Dzięki chłopakowi wiemy teraz, że jest ich tylko 46. Uważam jednak, że to tylko utwierdziłoby ich w przekonaniu o naszym usposobieniu. Nawet jeśli byłaby to moralnie słuszna decyzja, są wśród nich kobiety i dzieci,
Tim nigdy nie pozwoliłby na takie nikczemne czyny. Wygląda na to, że jedyne co możemy zrobić, to czekać. Nie sądzę, by istniały jakiekolwiek argumenty, którymi moglibyśmy zmienić zdanie przybyszów. Wiedzą bowiem, że nie mają środków, by zaczynać od zera. Natknięcie się na opuszczoną wioskę musi być dla nich prawdziwym błogosławieństwem. Mam tylko nadzieję, że starczy im czasu na odzyskanie sił po tragedii, zanim będą musieli stawić czoła nowemu złu w ich nowym domu. Być może, kiedy już przekonają się na własnej skórze, czym jest przeklęty las, zechcą ponownie rozważyć kwestię Jamestown. Powinienem już się udać na spoczynek. Od lat nie napisałem tak dużo jak dziś, ale nie powinienem wystawiać cierpliwości Trish na próbę. Mam przeczucie, że wkrótce przyjdzie mi spędzić z tym dziennikiem długie godziny. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko krótkiej przerwie, ale powinniśmy dopilnować ognia. Takiej śnieżycy nie było chyba od 50 lat. Dobrze, że zostawiłem drewno w kuchni, bo te drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie wzejdzie słońce. Tak, w rzeczy samej nie będziemy ryzykować po małym wybryku Gale. Poza tym, Boże Narodzenie jest tuż za rogiem i nie sądzę, bym mógł stawić czoła wieczności ze świadomością pozwalając, by dusza mojego najlepszego przyjaciela została wyssana w czarną otchłań niekończącego się cierpienia. Mowa o zrujnowaniu świąt, mam rację. Co takiego? Czekaj, z kuchni nie słychać. Zaraz wracam. Jeszcze sekundka, przyjacielu. Ethan, rusz swój leniwy zadek i weź kilka polan. Nie widzisz, że mam zajęte ręce? Stulecia za nami, on wciąż bez manier. Chłopcze, drwiąco potrząsam głową. Ale ty tego nie widzisz, bo taszczę ten cholerny stos drewna. Ach, zobaczmy. Gdzie skończyliśmy? Tak, oczywiście, w dniu, w którym sprowadziliśmy do domu Daniela. Ufam, że mi uwierzysz, że uprzejmością będzie przeskoczyć trochę do przodu. Najlepiej spożytkujemy nasz czas, przechodząc do następnego wpisu, dotyczącego piątej osady. 29 maja, 1679 rok. W końcu to się stało. Dziś po południu, do naszej wioski potykając się, trafiła młoda, poturbowana kobieta. W jaki sposób przekroczyła rzekę z niemowlęciem? W jej stanie nie potrafię sobie tego wyobrazić. Dochodzą do siebie w siedzibie Newmanów, dopóki nie uda się zorganizować im stałego zakwaterowania. Wygląda na to, że spotęgowaliśmy jej obawy naszym żywiołowym powitaniem. Ci, którzy byli obecni przy jej przybyciu, rzucili się, spragnieni, by usłyszeć nowe wieści. Ale z jej perspektywy nie wyglądało to tak niewinnie. Kobiety szybko zareagowały na naszą głupotę. Zabrały ją do siebie i zajęły się dzieckiem. My, mężczyźni, musieliśmy czekać za drzwiami, podczas gdy nasze żony poznawały jej imię i powody ucieczki. Naszym gościem jest Rebecca Hughes. Jej historia w zupełności wystarcza, by wywołać u mnie gęsią skórkę. Czytanie o dawno minionych wydarzeniach to jedno. Świadomość, że te potworne rzeczy dzieją się w sąsiedniej wiosce, podczas gdy ty śpisz spokojnie, to zupełnie co innego. Być może pozbycie się osadników siłą nie byłoby, tak jak wcześniej sądziłem, drastycznym środkiem. Ale decyzja znów nie należała do mnie. Trish, wiedząc, że chciałbym zapisywać każdy szczegół,
była na tyle uprzejma, by robić notatki, gdy dziewczyna referowała swoją brawurową ucieczkę. Odkąd wyczerpały się ich ograniczone zapasy prowiantu, jej ludzie musieli walczyć o każdy posiłek. Pomimo, że jezioro jest teraz zielone, wciąż żyje w nim wiele ryb. Wczoraj o świcie 4 mężczyzn wypłynęło na muliste wody z 2 dużymi sieciami. Ci, którzy czytali te kroniki, wiedzieli, co nastąpiło później z taką samą pewnością jak ja, gdy usłyszałem te słowa. Rebeka i inne małżonki obserwowały z brzegu, jak ich mężowie dzielą się na pary i zajmują stanowiska. Szybko złowili kilka ryb, co znacznie podniosło ich morale. Gdy nastroje się poprawiły, powietrze wypełniły odgłosy śmiechu. To mąż Rebeki, Gilbert, jako pierwszy zawył z bólu. Myślał, że jedynie rozciął sobie nogę o jakieś szczątki. Następnie jego partner Jameson wrzasnął z zaskoczenia i przez swoje szaleńcze wymachy upuścił sieć. Obracał się w koło, dziko wierzgając nogami. Krzyczał, że coś oślizgłego owija się wokół jego kostki. Gilbert skarcił go za panikowanie, upierając się, że zaplątał się tylko w wodorosty. Druga para zaczęła płynąć w kierunku zamieszania. Niepewni, czy ich koledzy nie potrzebują wsparcia. Gdy spieszyli przez jezioro, Jameson uspokoił swoje nerwowe ruchy. Wydawało się, że znów zapanował spokój, a ich przyjaciele zaczęli powracać na swoje pozycje, kiedy nagle Andrew Foster został wciągnięty pod wodę. Zniknął natychmiast, a powstałe przy tym fale rozpłynęły się równie szybko jak sam pan Foster. Pozostała trójka przez kilka minut wpatrywała się w oniemieniu w pustą przestrzeń, zanim krzyki żony Andrew pobudziły ich do działania. Mężczyźni na zmianę nurkowali w mętnych głębinach, dopóki Jameson również się nie wynurzył. Rebeka obwiniała się za stratę Gilberta. Błagała go, by wypłynął na brzeg po tym, jak Jameson nie wrócił. Jej rozpaczliwe błagania wyrwały go z przerażającego otępienia. Rzucił się naprzód i krzyknął, zanim został gwałtownie wciągnięty pod powierzchnię. Ostatni z mężczyzn, Terence Fulton, zdołał uciec, podczas gdy potwór z jeziora, albowiem znamy prawdę, pożerał pana Hughesa. Wypadek ten zmusił niektórych do rozważenia naszych przestróg, lecz większość uważa, że temu winna jest jakaś drapieżna ryba. Wieści, które uważamy za naprawdę niepokojące, dotyczą okoliczności, w których Rebeka została zmuszona do ucieczki. Fultonowie również zamierzali odejść, ale pan Barnes zakazał im tego. Uważał, że każda osoba jest kluczowa dla ich przetrwania, a opuszczenie osady byłoby porównywalne z morderstwem. Metody manipulacji tego człowieka są obrzydliwe. Tuż przed świtem Rebeka pokryjomu opuściła dom. I to cud, że tu dotarła. Timothy zwołał spotkanie w celu omówienia działań, które należy ewentualnie podjąć, aby pomóc osobom przytrzymywanym wbrew ich woli. Może i mamy przewagę liczebną, ale ci ludzie są przerażeni i zdesperowani. Niewiele rzeczy jest bardziej niebezpiecznych. Moja głowa pulsuje od rozważania różnych opcji. Być może porządny sen rozjaśni sytuację. Jutro napiszę o tym, co zostało postanowione. 30 maja 1679 rok. Nie przeprawimy się przez rzekę. Uważałem, że jestem za udzieleniem pomocy. Teraz jestem pewien, że Tim miał rację, odmawiając. Myśląc o przeszkodach, brałem pod uwagę tylko ludzi, z
którymi przyjdzie nam się zmierzyć, a nie zauważałem upiornych podstępów, które studiowałem tyle godzin w tym pierwszym starym dzienniku. Nie było żadnego sposobu, aby upewnić się, że nie będziemy walczyć między sobą, próbując uwolnić ludzi. Ostatecznie mogą stwierdzić, że nie chcą naszej pomocy. Czy Fultonowie nadal chcieliby do nas dołączyć, gdybyśmy byli zmuszeni skrzywdzić ich przyjaciół? Ryzyko dla obu stron jest po prostu zbyt duże. Pozostaje nam tylko przyjąć każdego, kto dotrze tak daleko, oraz bronić naszych domów przed tymi, którzy chcieliby wyrządzić nam krzywdę. Uważamy, że mało prawdopodobnym jest, aby ludzie o ich naturze mieli odwagę stawić nam czoła w prawdziwym starciu. Jednakże Tim zorganizował nocną wartę jako zabezpieczenie na najbliższą przyszłość. Trish powiedziała mi, że jej obecność dodaje Rebece otuchy, o ile nie służy żadnemu innemu celowi. Nasza nowa przyjaciółka, gdy wypoczęła, a jej żałoba po Gilbercie stała się rzeczywistością, bardziej otworzyła się przed kobietami. Biedaczka jest w dobrych rękach pani Newman. Może opłakiwać męża w spokoju, wiedząc, że ona i jej dziecko są teraz z dala od niebezpieczeństwa. Trudno jest nie wracać myślami do Jamesa każdej nocy, gdy piszę przy tym biurku. Być może mądrze byłoby wcześniej udać się na spoczynek. Zdecydowanie potrzebuję więcej snu. 31 maja 1679 rok. Dłuższy odpoczynek mi się przydał. Wiele się wydarzyło w ciągu tego dnia. Mamy nowych przybyszów z osady, którzy byli w stanie opowiedzieć nam o wydarzeniach od czasu wyjazdu Rebeki. Kiedy zauważono, że zaginęła, Frederick nakazał wszystkim zamknąć się w domach, podczas gdy on i dwaj jego ludzie przeczesywali las. Nie wiadomo, czy rzeczywiście jej szukali, albowiem po powrocie powiadomili o znalezieniu ciała pani Hughes, a dokładniej tego, co z niego zostało. Sprzedał bajeczkę, która sugerowała, że każdego, kto odważy się odejść, prawdopodobnie spotka ten sam los. Nie uważam się za człowieka skłonnego do przemocy, ale przyłapuję się na obmyślaniu różnych sposobów na powstrzymanie pana Barnesa przed dotarciem do Jamestown. Jeśli przeżyję kilka kolejnych nocy, zapewniam cię, drogi przyszły czytelniku, przyszedłby tu na kolanach, błagając o schronienie. Na razie się z tym wstrzymam i opowiem, jakie kolejne okropieństwa nawiedziły osadę. Pewien farmer wprowadził się ze swoją rodziną do starej posiadłości Brownów i wygląda na to, że padli oni ofiarą tego samego dziwacznego stworzenia, co poprzedni lokatorzy. Po raz kolejny starszyzna odmówiła dokładniejszego podzielenia się wiedzą na temat tego potwora, ale bardzo szybko poprawiają każdego, kto określa go mianem demona. George Miller i jego żona Bethany zaraz po przybyciu wprowadzili się na farmę wraz z pięciorgiem swoich dzieci. Zagospodarowali dodatkowe pokoje i z pomocą sąsiadów włożyli wiele pracy w przygotowanie ziemi pod nowe uprawy. Aż do ostatniej nocy nic nie wydawało się nienaturalne. Po kolacji, gdy Bethany i jej trzy córki siedziały, dziergając na drutach, chłopcy przygotowywali wieczorne ognisko. To najstarszy syn, Jack, otrzymał zadanie przyniesienia dodatkowego drewna. Jego dłuższą nieobecność tłumaczyli tym, że pewnie musiał narąbać go więcej. Kiedy jednak wciąż nie wracał, George wysłał swojego drugiego syna, Jonathana, aby sprawdził przyczynę opóźnienia. Młodszego chłopaka nie było zaledwie kilka sekund, zanim wpadł przez drzwi ciężko dysząc, biały jak prześcieradło.
gorączkowo donosił, że Jack wzywa pomocy z lasu. Pan Miller poderwał się z krzesła. Złapał dwa karabiny i rzucił jeden Jonathanowi, po czym wybiegli na zewnątrz. Zatrzymawszy się, by zapalić pochodnie, George nawoływał drugiego z synów, lecz nie doczekał się odpowiedzi. Bethany wraz z córkami stały przy drzwiach, obserwując nerwowo, jak jej mąż podąża wzrokiem wzdłuż linii drzew, wypatrując śladów wskazujących na Jacka. Nareszcie usłyszeli odgłos kroków po swojej prawej stronie. Nakazując Jonathanowi pozostać na pozycji, pan Miller ostrożnie ruszył przez zarośla. Chwilę później trzask gałązki po jego lewej stronie sprawił, że George upuścił pochodnie, a ogień zgasł z głośnym sykiem. W tej samej chwili oddał strzał z broni. Dało się słyszeć odgłos jego kroków, gdy się wycofywał. Jonathan zawołał ojca, ale zanim zdążył zrobić więcej, tęgi mężczyzna wyłonił się zza linii drzew. Pan Miller bez wahania chwycił ostatniego syna i pociągnął go za sobą w rozpaczliwej ucieczce. Gdy wszyscy znaleźli się w środku, George zaryglował drzwi, ignorując pytania przerażonej rodziny. Następnie zatrzasnął okiennicę, krzycząc, by pozostali zrobili to samo. Kiedy nie można było już nic więcej zrobić, by zabezpieczyć ich miejsce, drżącymi rękami sięgnął po fajkę. Gdy upuścił ją po raz trzeci, zalał się łzami. Nie mogąc znieść kolejnej chwili bezczynności, Bethany uderzyła męża w twarz. Kiedy mężczyzna był w stanie w końcu się odezwać, jego rodzina załamała się na wieść o śmierci Jacka. W lesie, po trzasku gałązki, George zdołał uchwycić jeden przerażający widok, zanim pochodnia zgasła. Zobaczył stworzenie, tak wysokie, że jego głowa niknęła w ciemnościach powyżej. Ciało miało jak człowiek, ale pokryte było grubą jelenią skórą. Miało dwie ręce i nogi, jak ludzkie, ale ramiona były tak długie, że koniuszkami palców muskały ziemię. Po takim opisie nie żałuję, że zabrakło w nim szczegółów dotyczących twarzy. To, co utkwiło w pamięci pogrążonego w żałobie ojca, to obraz odciętej głowy jego syna. Stworzenie trzymało ją na wyciągniętej dłoni, jakby oferowało panu Millerowi prezent. Rodzina objęła się nawzajem płacząc, ale lament szybko przerodził się w przerażone krzyki, gdy na zewnątrz rozległy się głośne, ciężkie kroki. Wszystkie dźwięki w domu ucichły, kiedy kroki zaczęły wybrzmiewać wzdłuż werandy. Bethany trzymała córki przy sobie, a George wstał, dając znak Jonathanowi, by poszedł za nim. Starając się nie wydawać żadnych dźwięków, wycelowali strzelby w drzwi. Po przejściu przez werandę kroki ucichły naprzeciwko drzwi wejściowych. Głośne uderzenia wstrząsnęły drzwiami, z każdym kolejnym wyginając je coraz bardziej do wewnątrz. Z biciem serc przerażona rodzina wstrzymywała oddech, spodziewając się, że drewno lada chwila zamieni się w drzazgi. Po kilku minutach oczekiwania zniekształcony dziecięcy głos o nieodgadnionej płci powiedział: pomóż, tato. Zanim w końcu dało się usłyszeć odgłos oddalających się kroków z posiadłości. Po dwóch godzinach ciszy Bethany położyła dziewczynki spać. Ona i George pozostali na straży, a Jonathan drzemał przy ognisku. Nikt ani drgnął, kiedy stworzenie skradało się obok ich domu. Nie byli nawet pewni,
Czy rzeczywiście usłyszeli krótki, lecz ostry trzask okiennicy wyrwanej z zawiasu? Zapanował chaos, gdy głośny trzask szkła i przeraźliwe krzyki przeszyły noc. Krzyki nie ustępowały, gdy wszyscy rzucili się ku dziewczynkom z bronią w gotowości. Dwójka dzieci siedziała skulona w kącie, wskazując palcami na rozbite okno. Bethany jako pierwsza zauważyła nieobecność Elizabeth. Przepchnęła się obok George'a, wołając za swoim najmłodszym dzieckiem. Nie zważając na szkło, pani Miller uklękła, zaglądając pod łóżko, ale nikogo tam nie było. Po podłodze ciągnęły się krwawe smugi, gdy kontynuowała gorączkowe poszukiwania. Kiedy dotarła do kąta, w którym kuliły się jej pozostałe córki, zaczęła trząść nimi gwałtownie, domagając się wyjaśnień. Najstarsza, Laura, ledwo wydobywała z siebie szept. Relacjonowała, jak olbrzymi człowiek-jeleń sięgnął przez okno i zabrał jej siostrę. George był zmuszony do upuszczenia strzelby, by powstrzymać żonę, gdy ta nadal potrząsała przerażonym dzieckiem. Puścił ją chwilę później, kiedy Bethany przestała się szamotać. Ta, przy pierwszej okazji, powaliła go na ziemię. Chwytając broń, pani Miller wybiegła z domu, nawołując swoje zaginione dzieci. Jej mąż ruszył w pościg, błagając ją, by wróciła, ale zatrzymał się tuż przed drzwiami, zbyt przerażony, by iść dalej. Pomyślał, że nie chciałby, aby jego dzieci zostały sierotami. Teraz nie jest pewien, czy to był jego prawdziwy powód. Po nieprzespanej nocy on i jego ocalałe dzieci uciekli o świcie ze wszystkim, co zdołali unieść. Nie powiedzieli nikomu o swoim odejściu, wiedząc, że nie pozwolono by im na to, bez względu na powód. Cieszę się, że ta trójka dzieci ma inteligentnego ojca, albowiem nie ulega wątpliwości, że zostałyby sierotami. Lub gorzej, gdyby biegł za żoną. Jeszcze bardziej oczywiste są działania, które pan Barnes podjąłby po odkryciu jej planów. Boże, która to godzina? Wygląda na to, że bez trudu wróciłem do starych nawyków. Być może, gdy ten trud dobiegnie końca, w końcu zabiorę się za napisanie wiersza dla mojej pięknej żony. To były bardzo intensywne 3 dni. Następna jest część, w której James w końcu wraca do domu, więc jest to ostatnie dobre miejsce na przerwę, jeśli chcesz trochę rozprostować nogi. Brzmi kapitalnie. Przydałby się jakiś stary, dobry popcorn. Minął kawał czasu, odkąd czułem zapach tej maślanej pyszności. Trish, czy byłabyś tak miła i przyniosła garnuszek? Odgłos pękających ziarenek doprawdy przenosi mnie w przeszłość. Wiesz, czego chciałbym spróbować? Popcornowych kulek. Kilka miesięcy temu oglądaliśmy film, w którym jakiś gostek je robił. Wyglądały jak słodziutkie, lepkie kuleczki czystej rozkoszy. Tak, kochanie, masz rację. Przepraszam, przyjacielu. Znowu dałem się nakręcić. W każdym razie myślę, że powinniśmy wrócić do naszej opowieści. Skoncentrujmy się na niej zamiast na całym tym wyciu na zewnątrz. Nie ma się czym przejmować. To pewnie tylko wiatr. Niemal na pewno. Zrelaksuj się i zjedz swoją przekąskę. Ja to ogarnę. Pierwszy czerwca 1679 rok. Mój brat powrócił, a podczas podróży stracili tylko 2 ludzi. Pomimo wszystkich przeciwności losu, jakich doświadczyliśmy, tej nocy jestem uradowany. James ma się dobrze
i mamy teraz nowe informacje, które z pewnością okażą się kluczowe. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, gdy ujrzałem jego smukłą, brodatą twarz. Odbyła się wspaniała uroczystość z ucztą, której ciężar będę odczuwał jeszcze następnego ranka. Tego dnia nie przybyli do nas żadni nowi osadnicy, za co jestem niemal wdzięczny, ponieważ mam tak wiele do napisania. To prawie hańba burzyć tak dobry nastrój rozmową o podłych rzeczach, których James dowiedział się w Wielkich Górach. Lecz jest to sprawa, z którą nie należy zwlekać. Mój brat, mądry jak mało kto, każdej nocy prowadził dziennik, dokumentując swoje doświadczenia. Twierdzi, że miało to na celu uwolnienie się od mojego nagabywania po powrocie. Ale wiem, że żartuje. Rozumiał powagę tej podróży i nie podjąłby się nawet najmniejszego zadania bez dołożenia wszelkich starań. Gdy tylko skończę, muszę zwrócić jego dziennik. Przepiszę jego rozmowę ze starszyzną z gór. Najlepiej, jeśli będzie istnieć kilka kopii tej wiedzy. Skopiowane z dziennika Jamesa Cooka. Myślałem, że najtrudniejsza część naszej wyczerpującej podróży jest za nami, gdy dotarliśmy do Wielkich Gór. Ale ostatnie kilka miesięcy spędzonych na przekonywaniu do nas tych dziwnych ludzi było zdecydowanie trudniejsze. Na szczęście, tego dnia nasza cierpliwość i wysiłki zostały w końcu nagrodzone. Ujawnili nam przejście prowadzące w głąb góry i pokazali nam swoją prawdziwą wioskę. Kiedy ich przodkowie przybyli w te strony wieki temu, byli ścigani przez potężniejsze plemię. Czołgając się w zaroślach, pragnąc zgubić wrogów, natknęli się na mały wyłom w górze. Zaskoczeni, że odkryli tunel, który łączył się z dużą jaskinią, szybko ukryli w niej swoich ludzi. Z biegiem lat wykopywali nowe ścieżki, by rozbudować swój dom. To właśnie tam, głęboko w sercu góry, starszyzna przekazała nam informacje, których poszukiwaliśmy. Siedzieli w okrągłej jaskini z tylko jednym wejściem. Ściany były obwieszone pochodniami, pod którymi uroczyście zasiadał tuzin osób. Kiedy spróbowałem przekazać im informacje podane przez szamana Kawaniego, zaskoczyli mnie jeszcze bardziej, znając już jego słowa. Wątła kobieta, będąca mówczynią, siedziała w centrum kręgu starszych, wpatrując się w przestrzeń. Zauważywszy jej dziwne, białe oczy, zdałem sobie sprawę, że jest ślepa. Zwracam na to uwagę tylko dlatego, że wiele razy twierdziła, że widzi Kawaniego, kiedy rozmawiają. Szaman był potomkiem ich plemienia, a zatem mógł połączyć się z nimi po śmierci. Nawet z moimi doświadczeniami ze zjawiskami nadprzyrodzonymi trudno mi było uwierzyć w tę koncepcję. Ale muszę wierzyć, że jest prawdziwa, bowiem nie ma innego sposobu, w jaki mogłaby posiąść taką wiedzę. Wiem, że mój brat bardzo się zawiedzie, gdy dowie się, że nie możemy wyrazić imienia demona za pomocą słowa pisanego. Jesteśmy w stanie przekazać je tylko werbalnie. I tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Powód jest wciąż trudny do zrozumienia. Zrobię, co w mojej mocy, by wyjaśnić tę kwestię, z której niewiele rozumiem. Mimo to, obawiam się, że nie odzwierciedli to długiej, elegancko przekazanej wersji, którą otrzymałem. Zwykle, kiedy umieramy, nasze dusze przechodzą do świata duchów, aby zaznać spokoju. Lecz są wyjątki. Duchy to dusze, które z różnych powodów nie mogą w ogóle przejść do świata duchów. Przypadki każdej osoby są unikalne, co uniemożliwia pełne udokumentowanie każdej możliwości. Jestem prawie pewien, że Aleksander ma już informacje na ten temat. Kiedy prawdziwie nikczemna, zła osoba umiera,
jej dusza nigdy nie może zaznać spokoju. Zamiast tego zostaje przeniesiona do innego wymiaru świata duchów, w którym pozostaje, w bólu i strachu, zawsze będąc świadoma swojego cierpienia. To właśnie w tym królestwie rodzą się demony. Są to istoty fizyczne, będące produktem ubocznym nienawiści i chaosu. Pożerają udręczone dusze, stając się coraz potężniejsze z każdym posiłkiem. Nie można ich nigdy zniszczyć, a jedynie wygnać do miejsca, z którego przybyły. Dawno temu pewien śmiertelnik odprawił rytuał przyzywający demona do przeklętego lasu. Człowiek z natury jest omylny w swojej chciwości i pragnieniu bogactwa oraz władzy. Nawet ci, którzy mają dobre intencje, często padają ofiarą złudzenia, że posiadają jakąś wyjątkową cechę, która uprawnia ich do bycia ponad innymi. Jest to właśnie ta cecha, na której bestia będzie żerować. Demony są w stanie wpływać na sny osób o słabych umysłach, posługując się mistrzowskimi technikami manipulacji, aby osiągnąć swoje cele. Obiecują spełnić największe pragnienia swojej ofiary, a przy tym w jakiś sposób potrafią zachować iluzję uczciwości. Nie rozumiem, jak można pomyśleć, że taka istota mogłaby dotrzymać umowy. Najłatwiejszy sposób na wygnanie istoty wymaga przyzywającego. To też ona niezwłocznie odstąpi od tej osoby. Bez udziału tego, który przywołał demona, konieczne jest użycie alternatywnej metody. Dostałem w prezencie pięknie rzeźbiony łuk i 3 specjalne strzały. Runy wyryte na ich trzonach przywodziły mi na myśl ceremonialny sztylet, który nasz ojciec przekazał Timotiemu. Starszyzna potwierdziła, że każdy z tych przedmiotów jest w stanie zranić demona, ale łuk pozwala na atak z dystansu. Stworzenie można wypędzić wyłącznie, gdy jest w swojej prawdziwej postaci. Jeśli opanowało człowieka, zostanie wyparte ze swojego naczynia, lecz nie uszkodzone. Gdy już zostanie rzeczywiście zraniony, nie wolno usuwać broni. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z demonem, nawet w takim stanie. Następnie należy spalić go na popiół, który zostanie rozsypany do zbiornika słonej wody, nigdy słodkiej. Sądzę, że tym, co przeraża mnie najbardziej, jest świadomość, że tak naprawdę demon z każdą kolejną ofiarą staje się coraz silniejszy. Modlę się, abyśmy zdołali się go pozbyć, zanim nadejdzie 5. osada. Szkoda, że nie mogę zapisać jego imienia, bowiem jest to trudne słowo. Nasz język nie zawiera wszystkich dźwięków niezbędnych do jego poprawnego wymówienia. Starszyzna twierdzi, że wciąż jest to zbyt ryzykowne. Niewiele rzeczy ma większą moc niż prawdziwe imię, zwłaszcza zapisane. Atrament nie blaknie tak, jak cichnie głos. On pozostaje, podobnie jak moc, którą tchnął w demona. Muszę dopilnować, że podkreślę mojemu dobrze chcącemu bratu, że nie może, bez względu na powód, utrwalić tego imienia na papierze. Nie powinienem nawet go wypowiadać więcej niż jeden raz po powrocie. Moje plecy głośno protestują na myśl o podróży do domu. Moje pragnienie, by podróżować, zostało zaspokojone. Mam nadzieję, że już więcej nie ruszę się z Jamestown. To, co tu zobaczyłem i czego się dowiedziałem, było warte tego wysiłku. Ale bardzo tęsknię za rodziną. Żal mi tego, kto zostanie obarczony użyciem tego wspaniałego łuku. Bardzo chciałbym go zatrzymać, lecz cena za jego posiadanie
jest zbyt wysoka. Zazdroszczę Jamesowi doświadczeń ze starszyzną. Tak bardzo marzę, by zobaczyć ich góry i jaskinie, ale wiem, że nie zniósłbym spędzenia lat z dala od Trish i dzieci. Imię demona jest doprawdy skomplikowane. Nawet gdybym mógł je zapisać, nie wiem, jak miałbym wymówić tak dziwaczne dźwięki. Moja dłoń pulsuje od wysiłku. Do tego muszę zbudzić się wraz ze wschodem słońca. Mając te nowe informacje, porzucenie ofiar Jezior Lamentu byłoby potwornym czynem. Może kiedy demon odejdzie, wreszcie będzie to dobre miejsce do osiedlenia się. Byłoby niedbalstwem, gdybym zakładał, że będzie to łatwe przedsięwzięcie. Lecz czuję, że zaszliśmy zbyt daleko, by ponieść porażkę. Droga rodzino, jeśli jutro nie wrócę, wiedzcie, że miłuję was ponad swoje życie i robię to, by zadbać o waszą przyszłość. Niech nasze dzieci nigdy nie doświadczą horroru przeklętego lasu. Drugi czerwca 1679 rok. W całym moim życiu nigdy nie doświadczyłem takiego koszmaru jak tego dnia. Dotarliśmy do Jezior Lamentu, ale w zasięgu wzroku nie było żywej duszy. Gdy pukaliśmy do paru drzwi i zaglądaliśmy przez okna, w pobliżu czuliśmy obserwującą nas mroczną obecność. Ostatecznie, po tym jak nikt nas nie przywitał, wkroczyliśmy do kościoła. Smród był przytłaczający. Przenikał przez wszystko, czym próbowaliśmy przysłonić twarze. Nie dało się uciec od zapachu śmierci. Wokół nas leżały zmasakrowane ciała. Dwie młode dziewczyny siedziały w pierwszym rzędzie z odciętymi dłońmi, spoczywającymi na ich kolanach. Za nimi siedział mężczyzna, a obok niego kobieta, z głowami umieszczonymi na niewłaściwych ciałach. Gdziekolwiek spojrzeliśmy, widzieliśmy tego coraz więcej. Pragnęliśmy jak najszybciej wyjść po stwierdzeniu, że nikt nie przeżył. Podłoga była śliska od krwi i przez mój pośpiech upadłem na kolana. Gdy ujrzałem, że moja ręka opiera się o czyjeś jelito, zwróciłem śniadanie. Wiedzieliśmy, że przyszliśmy za późno. Wszyscy byli martwi, ale i tak musieliśmy spróbować. Po chwili na dojście do siebie przeszukaliśmy wszystkie domy w poszukiwaniu ocalałych, ale znaleźliśmy tylko więcej makabrycznych scen śmierci. To, co zrobiono tym biednym dzieciom, było bardziej niż okropne. Wiedząc, że nie możemy zrobić nic więcej dla zmarłych, omówiliśmy poważniejszy problem. Większość chciała wrócić do domu, argumentując, iż nie ma sensu stawiać czoła demonowi, jeśli nie ma już nikogo do ocalenia. Ale nie mogłem spocząć, dopóki nie zobaczę zwłok Frederica Barnesa. Dwaj mężczyźni, którzy zawsze przebywali razem z nim, zostali znalezieni martwi w kościele. Ich członki zostały usunięte i włożone im do ust. Jednak musiałem wiedzieć, że ich szef również nie żyje. Nie zamierzam ukrywać, że ta odrobina odwagi, którą dysponowałem, ulotniła się ze mnie w obliczu makabrycznych widoków, które ujrzeliśmy. I tak, byłem gotów porzucić plan walki z demonem na tak długo, jak to możliwe. Ale nigdy więcej nie spałbym spokojnie, nie wiedząc, czy pan Barnes nie żyje. Znaleźliśmy go na zewnątrz, martwego, ale ożywionego, jako nowe naczynie demona, obserwującego nas zza linii drzew. Kiedy go dostrzegliśmy, wyłonił się
z najbardziej złowieszczym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziałem. Kazał nam wynosić się z jego ziemi, udając ciągle Frederika, ale nie ustępowaliśmy. Próbowaliśmy ustawić się tak, by zasłonić demonowi widok na Timotiego, lecz zobaczył, jak mój brat przygotowuje strzałę i zrozumiał nasze zamiary. Poruszał się z nieludzką prędkością, ale jakimś cudem Michael Stevenson osłonił Tima, zyskując tym cenny czas. Rzuciliśmy się na pomoc Michaelowi, lecz jego czaszka została zmiażdżona. Gdy demon odwrócił się, by ponownie namierzyć mojego brata, Henry Davenport wskoczył mu na plecy, zdobywając ostatnią chwilę, której potrzebowaliśmy. Niestety, wiązało się to z wielką ceną, ponieważ stwór wyciągnął ręce do tyłu w przerażająco nienaturalny sposób, aby bez trudu skręcić kark naszemu przyjacielowi. Nagle strzała wbiła się głęboko w klatkę piersiową Frederika, powalając go na ziemię. Zbiegliśmy się do niego, patrząc, jak z rany tryska czarna maś. Istota śmiała się maniakalnie, aż do momentu, gdy pozostała z niej tylko pusta skorupa. Kiedy ostatnia kropla smolistej substancji wsiąkła w ziemię, bądź wyparowała, nie jestem pewien, nie zwlekaliśmy z odejściem. Miałem już dość przygód w swoim życiu. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie wejdzie do tego przeklętego lasu. A jeśli tak, to by stało się to długo po mojej śmierci. Trish kazała mi obiecać, że więcej nie przekroczę rzeki. A ja bez wahania się zgodziłem. Gdyby nie troska mojego brata, nie przysporzyłbym jej dziś zmartwień. Jedyne, czego teraz pragnę, to przespać parę następnych dni. Wielkie nieba, popatrz, która godzina. Słońce góruje już od kilku godzin. Oto co się dzieje, gdy zamykasz się na świat. Nie pamiętam nawet, kiedy burza ustała. O-o. Dzięki Bogu. Myślałem, że może zasypie nas śnieg. Ale przeczołgasz się przez ten mały kopczyk bez problemu. Przez chwilę obawiałem się, że będziemy musieli wystrzelić cię przez komin. W każdym razie. Pewnego dnia powinieneś przypomnieć mi, żebym poczytał dziennik Jamesa. To plemię w górach przypadkowo otworzyło pieczarę, w której wciąż żyło coś pradawnego i wywołało to różnego rodzaju błazenady. Brzmiało jak niezła zabawa. Zaczynam odnosić wrażenie, że nigdy nie poczujesz się usatysfakcjonowany. Bez względu na to, ile przeczytam, chcesz usłyszeć więcej. Cóż, to twardy orzech do zgryzienia. Dlatego, że ledwie zarysowaliśmy sytuację. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to później przejdziemy do 6. osady. Ale żeby to zrobić, musimy pominąć resztę moich dzienników. Co? Skąd pomysł, że tutaj umarłem? Nie, zaraza nas dopadła. Nie mogłem tak po prostu zostawić moich zapisków, prawda? Boże, nie przywiozłem ich tutaj. Nie możemy się w to zagłębiać. I tak już za długo tu jesteś. Ta część historii nie jest nawet interesująca. Do diabła, nie jestem pewien, czy kwalifikuje się chociaż jako anegdota. Po prostu nastaw swój mózg z powrotem na rozmyślanie o nowych rzeczach, o których się dowiedziałeś. Bardzo się cieszę, że się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze przed Bożym Narodzeniem. A jeśli nie, to życzę ci najweselszych świąt. No już, zmykaj.